Prawo i Sprawiedliwość chce w roku wyborczym zmienić, znowelizować kodeks wyborczy. Dlaczego? Ponieważ uznali, że jeśli pozmieniają niektóre rzeczy w kodeksie wyborczym, to zwiększą frekwencję na swoją korzyść, czyli osoby starsze w małych miejscowościach będą głosowały, a oni a priori zakładają, że to ich elektorat. My od początku nie zgadzamy się, po pierwsze, na to, żeby w roku wyborczym zmieniać kodeks wyborczy, bo to zmienia cały układ. Dodatkowo, znając zasady działania PiS-u, wiemy, że będą różne wrzutki przy tym projekcie i w związku z tym będą próbowali jeszcze coś dorzucić, aby zmienić to na swoją korzyść, a znając życie, to PiS zrobi to tak, że później będą wszyscy mieli problemy w związku z tymi wyborami. My proponujemy łatwiejsze rozwiązanie w tym zakresie. Proponujemy głosowanie elektroniczne, internetowe. To jest głosowanie, które na pewno zwiększy frekwencję i zwiększy frekwencję wśród młodych osób, czyli osób, które będą decydowały o przyszłości naszego państwa. One powinny głosować. Ich się powinno zachęcać do tego, żeby wzięły odpowiedzialność za nasze państwo, bo oni w przyszłości mają je kształtować. W związku z tym głosowanie elektroniczne, internetowe to jest coś, na co powinniśmy stawiać i, co ważne, musi być dobrze zabezpieczone. Nie tak jak te ePUAP-y i wszystkie te państwowe zabezpieczenia, gdzie wystarczy, że się przez konto bankowe logujecie, bo to nie jest żadne zabezpieczenie. Powinno to być według standardów międzynarodowych robione. Także tutaj pierwszy temat. Drugi temat. Jeśli już zmieniamy kodeks wyborczy, to zmieńmy parę rzeczy, które przeszkadzają od zawsze. Jako człowiek, który praktycznie się zajmuje, a nie teoretycznie wyborami, proponuję zlikwidować parytet na listach wyborczych. Parytet to jest coś zbędnego. Każdy, kto układa listy wyborcze, wie, że najpierw trzeba sprawdzić, czy zgadza się parytet, a dopiero potem się sprawdza, czy kandydat ma odpowiednie kwalifikacje. Jest to całkowicie błędne. Dodatkowo wyobraźmy sobie, koło gospodyń wiejskich chce wystawiać listy do powiatu. I co? I musi na swoje listy mężczyzn brać. Przecież to jest całkowicie absurdalna sytuacja, która nie powinna mieć miejsca. Dodatkowo przywileje dla mniejszości narodowych. Z tego przywileju korzysta jedna mniejszość narodowa, niemiecka. W imię czego? Jeśli patrzeć na stosunki III RP z Niemcami, Niemcy w żaden sposób adekwatnie tego nie robią. Mało, nawet nie uznają Polaków za mniejszość. Dlaczego w związku z tym my wychodzimy naprzeciw i mniejszość narodowa ma miejsce na preferencyjnych warunkach w naszym systemie politycznym? Nie powinno tak być. Prawo i Sprawiedliwość w ramach swojej nowelizacji chce zlikwidować również możliwość głosowania na paszport. Czyli Polonia oraz Polacy mieszkający na byłych Kresach nie będą mogli w dużej mierze głosować, ponieważ PiS uznał, że to nie jest ich elektorat, a my uważamy odwrotnie. Właśnie ta Polonia i przede wszystkim ci Polacy na Kresach powinni mieć ułatwione możliwości głosowania. Powinniśmy wszystko zrobić, żeby zachęcić ich do głosowania i żeby ich głosowało jak najwięcej. Dodatkowo jedna kolejna nasza poprawka. Cała nowelizacja nie powinna być od następnych wyborów, czyli nie od tegorocznych wyborów, ale dopiero od wyborów w 2027. Przygotujmy się odpowiednio do tego wszystkiego, aby nikt nie mógł podważać tego, jak Polacy głosują. To są poprawki Konfederacji. Jeśli to zrobimy, to na pewno polepszymy nasz system wyborczy. Jeśli tylko przyjmiemy nowelizację PiS-u, to tak naprawdę niewiele się zmieni.